W środę 29 czerwca w sali narad Urzędu Miejskiego w Bielawie odbyła się comiesięczna sesja Rady Miejskiej. W części uroczystej przewodniczący Rady Ryszard Dźwiniel oraz burmistrz miasta Andrzej Hordyj wręczyli tytuł honorowego obywatela Bielawy dla wieloletniego radnego i przewodniczącego Rady Miejskiej pana Leszka Stróżyka. Ten tytuł został nadany przez Radę w pierwszej połowie tego roku, natomiast z racji dolegliwości zdrowotnych pana byłego przewodniczącego, pana Leszka Stróżyka, a dziś honorowego obywatela, nie mogliśmy tego wręczyć podczas uroczystej sesji w trakcie Dni Bielawy, więc dzisiaj nadrabiamy zaległości i wręczamy ten tytuł, który panu Leszkowi się należy. Miło mi to słyszeć. Postaram się nie być gorszy. Miło mi gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja dołączam do gratulacji, Leszku. Współpraca była przyjemnością. Ja tak samo też bardzo cenię z wami współpracę. Dziękuję bardzo. W dalszej części sesji radni udzielili absolutorium dla burmistrza Bielawy doktora Andrzeja Hordyja za wykonanie budżetu w 2021 roku. Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych sesji w ciągu roku, tak jak sesja najczęściej w grudniu, która się odbywa, gdzie uchwalany jest budżet na dany rok. No to sesja absolutoryjna to jest skwitowaniem dla organu wykonawczego, a też dla całej drużyny, nazwijmy to, która wdraża budżet, jest skwitowaniem od rady, że jest pozytywna ocena naszych dokonań, naszej pracy. Oczywiście ona jest oparta też na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli instytucji, która powołana jest do bardzo takiej merytorycznej i wnikliwej analizy zgodności działań przy budżecie gminy w kontekście ustawy o finansach publicznych. Ta opinia, która wpłynęła z RIO za 2021 rok dla gminy Bielawa, jest w mojej ocenie bardzo dobrą opinią. Jest bez uwag, gdzie generalnie Regionalna Izba ma prawo uznać, że jest w porządku, natomiast może dać pewne uwagi. W przypadku podsumowania za rok 2021 tych uwag nie było, a sentencje, które tam są zawarte, można powiedzieć, że podkreślają gospodarną i efektywną i efektywne zarządzanie zasobem finansowym gminy, przede wszystkim dochody majątkowe, przede wszystkim obniżane zadłużenie, nakłady majątkowe i to wszystko, co związane jest właśnie z finansami gminy, ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową jest pozytywnie. Dziękuję wszystkim radnym za współpracę, całej drużynie 21 osób, ponieważ no, czasem głos krytyki też jest istotny, bo pozwala na pewną refleksję, na pewną zadumę. Natomiast co istotne, w ciągu danego roku budżetowego zdecydowana większość uchwał jest głosowana albo 21-0, czyli jednogłośnie, albo względnie 20-1. Co pokazuje, że projekty uchwał nie tylko finansowych, ale w ogóle dotyczących zarządzania gminą są przyjmowane prawie jednomyślnie. No i daje taki pozytywną satysfakcję, że działamy wspólnie i tak jak powiedziałem, głos krytyki owszem się zdarza, natomiast wychodzę z założenia, że on jest konstruktywny i pobudza do jeszcze bardziej kreatywnego myślenia, jeszcze lepszego zarządzania i myślę, że kolejny rok 2020, który już jest w połowie, będzie nie gorszy niż ten, który dzisiaj będziemy zamykać. No i tego życzę i tej gminie, i Radzie, i samemu sobie. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły czerwcową sesję Rady Miejskiej w Bielawie.